Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy już w 41. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu serwisu GameMusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Ostatni odcinek podcastu z Pawem i z Konradem, w którym podsumowaliśmy muzycznie rok 2021, zainspirował nas, by tym razem do naszego studia zaprosić gości, którzy tak samo jak my cenią sobie blisko muzykę do gier niezależnych. W związku z tym z ogromną przyjemnością mam zaszczyt powitać w naszych skromnych progach Bartosza Wanotę, aka Pana Indyka, propagatora, pasjonatę gier niezależnych, w tym głównie od Nintendo. Cześć Bartku! Cześć, mała poprawka, Pan Nindyk, nie Indyk. Pamiętaj to, na Indyk. Nintendo. Dobrze. Żebym pamiętał. Ale dwa awatarze na Twitterze miałeś przez jakiś czas Indyka i to było mylące. A no, taka gra słów, słuchaj. To taka gra słów. Teraz już wszystko wiadomo. Dzięki za rozwianie wszelkich wątpliwości. No i witaj serdecznie. A zaś po drugiej stronie mikrofonu witam serdecznie Michała Grabowskiego z serwisu gram.pl, który niczym Goro Majima propaguje gry wideo, szczególnie tej serii Yakuzy. Witaj raz jeszcze, Michale. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom i wam oczywiście. Fantastycznie, że jesteście z nami na początku tego roku. A jak zawsze standardowo na początku też podcastu rozmawiamy o tym, co ostatnio słuchaliśmy z muzyki do gier, bądź może być to też z innych gatunków muzycznych. Tak więc może w pierwszej kolejności pozwolę sobie, Bartku, co u ciebie leciało ostatnio na nośniku? U mnie ostatnio, jako duży fan brytyjskiej kapeli Enter Shikari, to przesłuchałem sobie ich album, trzeci album studyjny, który w tym roku obchodzi dziesięciolecie wydania. Swoją drogą, chyba według mnie ich najlepszy materiał, jaki nagrali do tej pory. To krążek się nazywa Flash Flood of Color oraz ostatnio też słuchałem troszeczkę muzyki z Lakuny, przygodówki pixelartowej oraz ze ścigałki Circuit Superstars. Soundtrack. A jeżeli chodzi o ten tytuł, to na jakich on platformach, na wszystkich platformach jest dostępny? Na konsolach zarówno i na komputerach osobistych? W sensie Lakuna, z tego co wiem, to w zeszłym roku chyba wyszła na PC-ty, natomiast na konsole w grudniu, pod koniec grudnia się ukazała, chyba na wszystkie PlayStation, Xbox i Switch. Natomiast jeżeli chodzi o Circuit Superstars, to jeżeli mnie pamięć nie myli, to też w grudniu wyszło na PC-ta i Xboxa. Wersja na PlayStation i Switcha jest planowana jakoś w tym roku. Bodajże chyba, wiem, że na Switcha to jakoś chyba drugi kwartał tego roku. Okej, okay, a jeżeli chodzi o muzykę, to nie wiem, jakbyś miał porównać do takich dosyć znanych albo mniej znanych tytułów, to do jakiego soundtracku byś porównał tą muzykę? Lakuna, no to Lakuna akurat w tym wypadku jest to przygodówka w klimatach science fiction wymiksowane z tym czarnymi kryminałami, tymi klimatami noirowymi, czy jak tam się mówi, wymawia. Więc mamy tutaj troszeczkę jazzu, troszeczkę elektroniki, takich ambientowych dźwięków. Natomiast w przypadku Circuit Superstars, no to tutaj mamy typową taką muzykę elektroniczną, ale ja tam strasznie wyczuwam taki feeling z gier właśnie 16-bitowych, 32-bitowych, jeszcze takich tych wczesnych. Takie bardzo fajne, pozytywne, energetyczne utwory. Także polecam, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to gorąco polecam.
Okej, super. Wielkie dzięki, Bartku. Michale, a co u ciebie się kręciło w wersji cyfrowej bądź fizycznej, jeżeli chodzi o muzykę? Wiesz co, w ostatnim czasie, można powiedzieć, że troszeczkę spóźniony na imprezę, ale zacząłem słuchać sobie albumu Don FM The Weeknd. Głównie dlatego, że tak po przesłuchaniu kilku singli doszedłem do wniosku, że jest to coś, co powstało najbliżej tego, co mogłoby powstać, gdyby zespół Daft Punk się nie rozpadł. Bo ten cały klimat, który jest wokół tego albumu, te elementy właśnie bardziej takie funky, troszeczkę właśnie elektroniki połączonej właśnie z trochę spokojniejszymi melodiami, przypomniały mi troszeczkę Random Access Memories. No i przy okazji samo to, jak zmontowany jest ten album, te wstawki Jima Carreya radiowe, czy też płynne przechodzenie między utworami. Przyznam się szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym albumem. Zresztą ostatnio też pojawiła się na YouTubie cała projekcja, która była dostępna w ramach chyba usługi Amazona. To był taki ala koncert stylizowany na klub, w którym właśnie The Weeknd prezentował cały album krok po kroku. No, muszę przyznać, że naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. Natomiast z tematów growych wróciłem sobie do soundtracku z Max Payne 3, który został stworzony przez zespół Health. Tak bardziej tak chyba tylko dlatego, że po prostu w ostatnim czasie miałem taką większą zajawkę na ten zespół i chciałem sobie przypomnieć ogólnie, jak ta cała droga ich, można powiedzieć, wyglądała. No i zresztą też właśnie przez ten soundtrack przybliżył mi ten zespół i jego twórczość w przeszłości. No i chyba tyle tak naprawdę. Okej, czyli początek roku można by powiedzieć, że dosyć sympatycznie zacząłeś, jeżeli chodzi o muzykę. Pawle, a co u ciebie leciało? Coś nadrobiłeś? Może coś nowego usłyszałeś? Wiesz co, jeśli chodzi o nowości w przypadku gier, no to przyznam szczerze, że zrobiłem sobie na ten moment króciutką przerwę, ale to w związku z tym, że mamy dopiero styczeń, nowych gier trochę jak na lekarstwo, zatem niespecjalnie. Po co nowe gry, jak mamy tyle zaległości? Jakby ja bym na tą twoją kubkę wstydu spojrzał. A propos zaległości, no właśnie, postanowiłem posłuchać sobie jeszcze raz tych albumów, które mieliśmy na przykład w nominacjach do albumu roku. Odsłuchałem sobie na przykład Deathloop z muzyką Thomasa Alty, Erika Talaby i Rosa Tergenedzy, ale okej, ja rozumiem zachwyt Izy i Marcina nad tą muzyką, ale przyznam szczerze, że mnie to w ogóle nie zachwyciło. Starałem się jakoś wkręcić w tę muzykę, starałem się wkręcić w te utwory, które trochę przypominają Borderlands, może trochę Cowboy Bebop, może trochę taki miszmasz, ale za cholerę ciężko. Nie potrafiłem, nie umiem. To jednak nie jest muzyka dla mnie, to akurat przyznaję. Więc ten rok tak pod kątem muzyki do gier, no dla mnie zaczął się raczej słabo. Natomiast jeśli chodzi o taką muzykę na co dzień dla mnie, jestem mega zadowolony, ponieważ zespół muzyczny Skandal to jest taki zespół rockowy, na którego składają się same kobiety. Ja po raz pierwszy usłyszałem je w którymś z odcinków Full Metal Alchemist Brotherhood i bardzo mi się ten motyw spodobał i śledzę ich karierę. W tym roku po raz pierwszy wydali swój pierwszy singiel i od razu wpadł mi w ucho. Jeśli chodzi o single, no to jestem bardzo wybredny. Jeśli coś nie wpada mi w ucho od razu, to po prostu odrzucam to, co później zostaje przez dany zespół wydane, ale w tym przypadku jestem zachwycony, zadowolony. No liczę na to, że kiedyś może wrócą do stworzenia jakichś motywów, które zostaną wykorzystane w grach, bo może nie wszyscy wiedzą, ale z ich ręki powstał motyw Star, czyli motyw główny do Star Ocean Second Evolution. No mam nadzieję, że kiedyś do tych gier wrócą, ale na tę chwilę jestem zadowolony, że wypuściły swój nowy singiel i czekam na dalszy rozwój ich kariery. So, ja myślę, że z tym Deathloopem to jest jak z większością gier. Jeżeli nie zagrałeś w ten tytuł, to ciężko później tą
nie do końca ten odbiór muzyki jest troszeczkę inny niż słuchasz poza grą, a w grze. Może w przypadku Izy i Marcina było tak, że przez chwilę liznęli ten tytuł. Nie wiem, czy mieli okazję. Możliwe, że tak jest. Może rzeczywiście, gdybym zagrał i przesłuchał tę muzykę w trakcie gry i posłuchał jej po zagraniu, to może wyglądałoby inaczej, ale na tę chwilę no, raczej mnie to nie przekonało. Tak jak mówiliśmy kiedyś w podcaście o tym, czy muzyka może namówić kogokolwiek do kupna gry, no przyznam szczerze, że w tym momencie mnie w ogóle nie przekonało. Okej. To ja tak może jeszcze dodam od siebie, tak może nie w temacie Deathloopa, bo ja akurat jestem wielkim fanem Deathloopa, ale ostatnio miałem podobne przemyślenia odnośnie soundtracku z Controla, bo w trakcie ogrywania Control te wszystkie utwory, które tam się mieszają, te takie elementy ambientowe fajnie się łączą właśnie z całą tą architekturą, która jest w grze i czuć ten taki klimat ciężki, takiej dużej niepewności. Natomiast jak próbowałem sobie przesłuchać ten soundtrack, tak jadąc normalnie autobusem albo siedząc w domu, to przyznam się szczerze, że trudno jest mi tego słuchać i kompletnie nie czuję tego, jak w ogóle za to się chwycić. Oprócz tak naprawdę chyba tylko tego kawałka od Old Gods of Asgard, Take Control. To właściwie większość jest taka, no, trudna do przyswojenia, jeżeli się w to nie gra lub się nie grało, tak mam takie wrażenie. No tak, no jest bardzo dużo takich soundtracków, których ciężko się słucha poza grą. Rzeczywiście ja to przyznaję. Dokładnie tak. Miałem mnóstwo takich tytułów i no, w moim przypadku na tę chwilę właśnie Deathloop tak wygląda, ale to może właśnie wina tego, że jeszcze w ten tytuł nie zagrałem. Ja myślę, Michał, że wynika to z tego względu, że Control to jest taki dobrym przykładem wielu gier podobnych, znaczy nie chodzi mi o jakby o rozgrywkę, tylko muzyka jest bardzo zespolona z obrazem i poza obrazem ta muzyka kompletnie spełnia inną rolę. Jeżeli ty na przykład jeszcze miałeś o tyle takiej dobrej byłeś sytuacji, że grałeś w tą grę i jakby wiesz, jak ta muzyka funkcjonuje w grze, tak? Bo powiedziałeś, że ona jest jakby częścią tej architektury, bo tam trzeba sobie szczerze powiedzieć, tam bardzo dużo jest tej fizyki. Jak ja na przykład, wiesz, popatrzę na Remedy i poprzez pozostałe gry, ja nie mówię już teraz o Maxie Paynie, ale na przykład do Alan Wake, czy wystarczyłoby wrócić do poprzedniej gry, się to nazywała, nie Quantum Break. Quantum Break się nazywał, dokładnie. Tak. No to tam z kolei muzykę głównie robił Petri Alanko w przypadku tych dwóch poprzednich odsłonach. Jeżeli chodzi o Control, no to był jednak ten Martin Stig Anderson i był Petri Alanko. No a z kolei Anderson jest znany bardziej, pamiętacie na pewno Inside i Limbo, no to tam jest muzyka taka bardzo, nie chcę użyć słowa ambientowa, ale ona jest taka środowiskowa. Ona jakby nie pełni rolę, że ona ma ciebie w jakiś sposób, nie wiem, wewnętrznie tam gdzieś, nie wiem, coś zbudzić, tylko ona buduje taką atmosferę wokół ciebie i jest jakby częścią tego obrazu. Nie wiem, czy to jest dobrze to jakby zobrazowałem to swoimi słowami, ale sądzę, że to jest bardzo ciężki soundtrack do słuchania poza obrazem. Ale super, że się udało tobie przesłuchać. Dobrze, panowie, to ja jeszcze tylko podkreślę początek naszego podcastu tym, co mi się udało przesłuchać. W moim przypadku to były dwa albumy. The Legend of Zelda Twilight Princess z muzyką Toru Minagasiego, Asuki Ohty, Koji Kondo i Mahito Yokoty. No i tak prawdę mówiąc, blisko nawet ponad 10 lat po premierze gry muzyka The Legend of Zelda Twilight Princess, no nareszcie doczekała się swojego oficjalnego wydania na ścieżce dźwiękowej. Tak w mojej ręce właśnie trafił ten album, no, który no, można określić w moich oczach jako jeden z najcięższych do słuchania soundtracków do cyklu gier The Legend of Zelda, no bo jednak jest momentami mocno depresyjnie, przypomina nam ta muzyka o tej mrocznej fabule gry, jaka tam się rozgrywa. No tylko niekiedy
taki, nie wiem, czujemy wiosenny poranek, gdzie ratują nas kompozycje delikatne, momentami melodyjne w swojej strukturze. Zdecydowanie jakby z mojej perspektywy soundtrack bym polecał wyłącznie kolekcjonerom ścieżek dźwiękowych do gier wideo, a w szczególności samym fanom tej odsłony. Zaś jeżeli chodzi o drugi album, Metroid Prime Fusion Original Soundtrack z muzyką Keiji Yamamoto, Koichi Kuyume i Minako Hamane i Akiro Fujiwary, no nareszcie po wielu miesiącach poszukiwań do prywatnej biblioteki dołączył ten album z muzyką do odsłony Metroid Prime, Metroid Fusion. Muzyka do tych gier, nie wiem jak wy, ale chyba jest uważana przez wielu graczy, szczególnie tych dwóch gier, jako taki kamień milowy. Ponieważ nie wiedzieć czemu też Nintendo traktuje serię Metroid jak takie trochę brzydkie kaczątko, a trzeba sobie powiedzieć szczerze, szczególnie po ostatniej odsłonie Metroid Dread, który no też zdobył kilka ważnych nagród. Mam nadzieję, że to trochę otworzy osobom z Kyoto oczy, że jednak warto inwestować w tą serię. Natomiast jeżeli chodzi o samą oprawę dźwiękową do obu produkcji, brzmi niczym z odległej cywilizacji i sądzę, że sam Jean-Michel Jarre nie powstydziłby się tak dobrze skomplikowanych dźwięków syntezatorów okraszające jakby złowrogie środowisko, w którym Samus, nasza bohaterka, przeżywa niezliczone przygody. Sądzę, że to jest na pewno pozycja obowiązkowa dla każdego sympatyka gier spod znaku Metroid. Dobrze, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać, sądzę, o bardzo ważnym temacie, zważywszy na to, co się dzieje przez ostatnie dni, bo ten styczeń jednak chyba zostanie zapamiętany na długo, ze względu na to, co Microsoft chyba poszedł po zakupy i zaczął kupować kolejne studia. Może zaraz o tym też o chwilę porozmawiamy. Ale biorąc pod uwagę, jak miniony rok wyglądał, dla niektórych mógłby być to bardzo obfity w gry wideo, dla niektórych mniej. Myślę, wydaje, że w moim przypadku był ten rok na pewno bogaty pod kątem gier takich jakby niezależnych. I tutaj dzisiaj z naszymi gośćmi i razem z Pawłem będziemy rozmawiać o tych grach niezależnych i też o muzyce do tych gier. I panowie, ja mam takie pytanie, czy sądzicie, czy już tak się stało, albo dopiero to nas czeka? Jak myślicie, kiedy indyki przejmą taką pierwszoplanową rolę w świecie elektronicznej rozrywki, a może już przejęły? I w pierwszej kolejności pozwolę sobie zacząć od Bartka. Bartku, jak byś odpowiedział na to pytanie? To znaczy, najpierw bym się myślę, że trzeba by się zastanowić, czy w ogóle przejmą pierwszoplanową rolę. Mimo że sam jestem fanem gier niezależnych i jak najbardziej kibicuję im, obawiam się, że niestety patrząc na rynek nie przejmą, przynajmniej za szybko, nie będą na pierwszym planie w porównaniu do tych tytułów AAA, to one nadal będą jakby częścią korową elektronicznej rozgrywki, ale myślę, że ta równowaga, myślę, że niedługo po prostu faktycznie te indyki będą bardzo mocno deptały po piętach, ponieważ no, coraz więcej ich powstaje, coraz więcej mamy zdolnych zarówno solo deweloperów, jak i takie mniejsze i większe zespoły, które po prostu wydają naprawdę fantastyczne gry, które nie mają się czego wstydzić pod względem zarówno warstwy fabularnej, czy grafiki, czy właśnie muzyki, udźwiękowienia, czy chociażby mechaniki. Ale nadal jakby to właśnie AAA będą takie najbardziej popularne. Tak już wygląda ten rynek i myślę, że za szybko to się nie zmieni. Chociaż nie obraziłbym się, gdyby jednak gdyby indyki jednak wysunęły się na ten pierwszy plan i to one
królowały i górowały po prostu nad w świecie elektronicznej rozrywki, tak mi się wydaje. Ale niestety nie jestem takim optymistą i pytanie tylko, ile tortu będzie należało do indyków tak naprawdę? Jak duży kawałek? Mm-hmm. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Ja bym to skonfrontował za chwilę, ale jestem ogromnie tutaj... Ciekawi mnie to, co będzie miał Michał i Paweł do powiedzenia, dlatego powstrzymam się i chciałbym oddać głos może Michałowi. Michał, jak ty to z twojej perspektywy to wygląda z tymi grami niezależnymi? Czy jednak już są taką, są większą częścią tortu, przejmą to rynek, biorąc pod uwagę, co przez ostatnią dekadę się dzieje w studiach AAA, czy jednak tak jak to Bartek powiedział, że gdzieś będą tymi filarami elektronicznej rozrywki, ale jednak nigdy tam nie zasiądą na tronie. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Znaczy w sumie to powiem ci, że właściwie przez chwilę tak pomyślałem sobie, czytając pytania do tego odcinka, i miałem odpowiedzieć tak wstępnie podobnie jak Bartek, czyli właśnie powiedzieć, że czy w ogóle do tego dojdzie, ale tak sobie pomyślałem, że odwrócę trochę to pytanie i powiem, czy rzeczywiście muszą to zrobić, bo w przypadku gier niezależnych, przynajmniej tak z mojej perspektywy, te gry niezależne zazwyczaj trafiają do graczy szukających bardzo specyficznych doznań, zarówno growych, jak i nawet muzycznych. I tak naprawdę można powiedzieć, że twórcy gier niezależnych zazwyczaj trafiają do tych osób, które interesuje, powiedzmy, konkretny styl, konkretna forma zabawy, czy też konkretna stylistyka. Więc właściwie można powiedzieć, pytanie można zadać, czy jest jakaś szansa na to, aby z tymi grami niezależnymi wyjść troszeczkę szerzej, żeby właśnie zainteresować tego bardziej mainstreamowego odbiorcę, tego odbiorcę, który tak naprawdę patrzy głównie właśnie na te największe tytuły i właściwie te największe budżety, tak, te najgłośniejsze marketingowe akcje. Natomiast tak idąc w temacie tym właśnie, co powiedziałeś właśnie na temat tych pilarów branży gier, to też dochodzę do takiego wniosku właśnie, że gry niezależne i ogólnie ten segment gier niezależnych właśnie stoi tak troszeczkę w równi właśnie z tymi kilkoma różnymi właśnie grupami gier i właśnie gry niezależne w bardzo dużym stopniu to też również są projekty, które można byłoby nazwać projektami takimi w cudzysłowie ryzykownymi dla wielu dużych wydawców, na przykład platformówki, gry strategiczne, jakieś bitemapy, tytuły, które na przykład teraz pamiętam jakiś wywiad, który został udzielony w związku z premierą Resident Evil, czy też chodziło o jakąś inną grę, że tak naprawdę trudno jest znaleźć wydawcę dużego, który wyda grę, która jest horrorem. I właśnie można powiedzieć, że horrory największy taki swój boom właśnie przeżyły w segmencie gier niezależnych. Przecież tych gier takich właśnie horrorowych, lepszych, gorszych, pojawia się najwięcej właśnie w segmencie tym takim mniejszym. No niekoniecznie może tym niezależnym, ale też mówimy tutaj o segmencie tym oznaczonym literką A, czy też podwójnym A. No ale powiedzmy, że zostając jeszcze przy tym właśnie specyficznym gronie odbiorców, tak z mojej perspektywy, gdybym miał zobaczyć właśnie na to, czy właśnie te gry kiedyś tam dotrą do mainstreamu, to na pewno te takie projekty, które mają największą szansę właśnie się przebić do tego mainstreamu, zazwyczaj trafiają się, są wychwytywane przez większych wydawców, trafiają do projektów na przykład takich jak Xbox ID, czy projektów właśnie Devolvera, są podłapywane właśnie przez Kickstarter, trafiają do streamerów i youtuberów, którzy pokazują tę grę swoim odbiorcom. I na przykład takim przykładem takiej gry, która wypłynęła na szerokie wody i w pewnym momencie stała się naprawdę dużym sukcesem, jest chociażby Darkest Dungeon, które uwielbiam i pamiętam, że swego czasu właśnie trafiło do mnie przez jakiegoś youtubera z Polski i zobaczyłem, ej, to w sumie fajne. Potem spojrzałem, że to jest zupełnie jakiś bardzo daleki early access
i powiedziałem, kurczę, to ta gra jeszcze nie wyszła, trochę tak zaskakujące, no nie, od strony właśnie wydawniczej. I właśnie takich tytułów myślę, że z czasem byłoby coraz więcej. Można byłoby zadać pytanie i tutaj zacząć sobie przesuwać taką linię, na ile projekty wspierane przez takich większych wydawców, tak, chociażby Microsoft, czy na przykład jest ta też inicjatywa Electronic Arts, na ile to są nadal projekty typowo niezależne, tak, nie tworzone przez takich, można powiedzieć, zajawkowiczów, którzy wystawiają się ze swoimi grami tworzonymi gdzieś tam, powiedzmy, w swoich pokojach, na takich targach jak Poznań Game Arena w strefie Indie. Natomiast mimo wszystko jednak nie siliłbym się chyba na to, aby wciskać właśnie gry niezależne do tego mainstreamu takiego właśnie, że muszą być na pewno na pierwszym miejscu. Ja myślę, że właśnie pod tym względem dla każdego właśnie jest miejsce, dla każdego jest miejsce właśnie w tej branży i gry niezależne na pewno będą trafiały do tych, którzy szukają właśnie tych takich niebanalnych rozwiązań oraz tych, którzy no najzwyczajniej w świecie szukają pewnej odmiany, tak? Szukają czegoś nowego, szukają czegoś w starym, dobrym stylu, który kiedyś święcił triumf, tak można powiedzieć, na szerszym rynku, natomiast dzisiaj jest troszeczkę zapomniany, tak? Chociażby właśnie gry strategiczne, czy też trówki. Pawle, a jak ty byś to skwitował ze swojej perspektywy? Wiesz co, gdyby to wszystko całkowicie zależało od dziennikarzy mediów gamingowych, to odpowiedziałbym na to pytanie w ten sposób. Indyki albo nigdy nie przejmą tej pierwszoplanowej roli, albo przejmą dopiero za naprawdę x lat. I to naprawdę mówię bardzo, bardzo, za bardzo długi czas. Jeśli zobaczycie sobie serwisy gamingowe albo prasę gamingową, to zobaczycie, że dalej na okładkach, na pierwszych miejscach, w newsach, recenzjach dalej dominują tytuły AAA. Wydawcy wydają kupę kasy na marketing, na promocję swoich gier właśnie po to, żeby one gdzieś się pojawiały bardzo wysoko w rankingach popularności. Właśnie na stronach internetowych, właśnie w prasie, właśnie po to cały czas producenci, wydawcy ścigają się o to, żeby ich gry pojawiały się na okładkach magazynów itd., itd. Natomiast jeśli chodzi o indyki, niby się gdzieś pojawiają, ale dalej są jakoś taką niszą niż, tak? Jeśli się przekartkuje te magazyny. Gdzieś się tam pojawiają, gdzieś ktoś coś bąknie o nich, ktoś tam o nich wspomni, ale no nadal no, nie zobaczycie raczej recenzji jakiegoś indyczka na 15 stron albo coś w tym rodzaju. Natomiast jeśli patrzeć na to z perspektywy gracza, to bym powiedział, że to bym powiedział podobnie, co powiedział wcześniej Michał. Indyki rzeczywiście nie muszą się ścigać o pierwszeństwo, o rolę przewodniczącego, króla, nazwijcie to jak chcecie, po prostu nie muszą tego robić. Indyki mają, fakt faktem, są swoją niszę, ale mają potężne grono odbiorców. Zawsze ktoś znajdzie w tych grach coś dla siebie. Nie muszą też wydawać jakoś naprawdę niewyobrażalną kwotę na te gry, bo one są zdecydowanie tańsze od AAA-ów. Mają również niski próg wejścia, więc w zasadzie każdy może w nie zagrać i tak dalej, i tak dalej. Więc to środowisko osób, które grają w indyki, jest naprawdę duże, naprawdę potężne. A to, że no, nie pojawiły się na okładkach, nie wiem, Edge czy Game Informera, to naprawdę o niczym nie znaczy. Dzięki, Paweł. Ja może za chwilę jeszcze skonfrontuję to, co powiedzieliście, ale też jakby ze swojej perspektywy może zacznę od samego takiego, powiedzmy, początku, bo jakbyśmy się tak naprawdę teraz mieli bardzo, bardzo cofnąć do tyłu, no to prawdę mówiąc Squaresoft, czy właśnie chociażby Electronic Arts i wiele innych teraz dużych marek, to były gry, studia niezależne. Przecież nie mieli milionowych budżetów na jakieś kampanie reklamowe, czy tam powiedzmy na produkcję. Tak więc też można też od tego też zacząć, że te niezależne studia stawały się później ogromnymi koncernami. Ja pamiętam, wy prawdopodobnie też bardzo dobrze pamiętacie ten czas,
Ale był taki okres, kiedy gry, w ogóle ta świadomość tych gier niezależnych, bo gdzieś tam chyba wiedzieliśmy o tym, że jest tam grupa pasjonatów, którzy stworzyli jakąś grę, która stała się bardzo, bardzo popularna w środowisku graczy i poprzez prasę bądź jakieś tam powiedzmy wydawnictwa, między innymi Revolver i wielu innych jakby powiedzmy też wydawców trafiała później do większego grona odbiorców. Ale ja sądzę, że taki największy boom był kiedy powstała druga generacja Xboxa, szczególnie Xbox 360 i cały ten program wspierania tych gier niezależnych i wrzucania ich do biblioteki, no przecież tak między innymi Super Meat Boy bardzo wypłynął. I na pewno pamiętacie taki film Indie Game The Movie z 2012 roku, gdzie na Sundance, z bardzo w sumie znanym festiwalu, został wyemitowany, pokazujący proces produkcji od kuchni, jak powstawał Fez, Super Meat Boy i Brain. No i żeby było zabawnie, cała muzyka też była okraszona przez Jima Gutierrez, no przecież autora muzyki do Sword Sorcery, The Ballad of the Space Babies Below, no i ostatnio wydanej gry Nobody Save the World. I to jest ciekawe, bo jakby ten dokument pokazał, bo w przypadku Feza to robiła jedna, na początku chyba tam były dwie osoby, później finalnie się skończyło, że to jedna osoba robiła chyba blisko przez 9 lat tą grę, jeżeli dobrze pamiętam. I też jakby to pokazało, jak ci niezależni twórcy tworzyli, w ogóle jak ten rynek niezależnych gier wchodził coraz bardziej do mainstreamu. I ja sądzę, że jakby też odpowiadając na zadane sobie jakby te pytanie, na pewno Michał ma po części rację, że jakby indyki nie potrzebują tego, żeby tam konkurować z dużymi produkcjami, czego na chyba najlepszym dowodem jest Hades z studia Supergiant Games, który no powiedzmy sobie szczerze w 2020 i w 2021 zgarnął większość bardzo dosyć dużych nagród, tak? A przecież też niedawno się dowiedzieliśmy, że to jest pierwsza gra, która zdobyła The Hugo Awards, bardzo prestiżową nagrodę. Tak więc to też jakby pokazuje, że dobra produkcja, która została stworzona przez pasjonatów, a wszyscy wiemy, że Supergiant Games już od ponad 10 lat są na rynku, zaistnieli właśnie przez Bastion, który się też w programie Xbox pojawił, później się pojawił na wielu innych urządzeniach z fantastyczną muzyką Darrena Korba z udziałem Ashley Barrett. I to tylko też właśnie pokazuje, że te gry niezależne nawet już nie są filarem, o którym też powiedziałem, tego jakby tej elektronicznej rozrywki, ale moim zdaniem są troszeczkę alternatywą. Bo jak ja na przykład patrzę przez ostatnie, nawet nie 10 lat, ale wystarczy naprawdę o 3 lata wstecz się cofnąć i patrzę, co się dzieje z tymi dużymi produkcjami, albo jak są czasami te, jeszcze jest AAA, jest podwójne, a mi się wydaje, że Psychonauts 2 chyba się do tego zaliczy. I też kilka mamy polskich studiów, którzy też bardzo znane produkcje niezależne produkowali, między innymi przecież Lewy Beat Studio wypłynął bardzo mocno na This War of Mine. Dzięki temu przecież mogli stworzyć Frostpunka. I sądzę, że gry niezależne i właśnie te gry takie mainstreamowe, duże, ogromne produkcje, mi się wydaje, że to się już zatarło tak naprawdę i ciężko już chyba niekiedy nazwać właśnie jakąś grą niezależną. Czy my tak naprawdę możemy mówić o Hadesie, że to jest gra niezależna? Sądzę, że po części tak, ale jakby patrząc na rozmach tej gry i też przez ile lat była tworzona,
bo była wspierana najpierw na Epic Games Game Store, powstawała przez kilka, chyba przez 2, 3 czy 4 lata. Dopiero przecież chyba w 2020 tak naprawdę dostaliśmy ją w takiej w pełnej wersji. No to tylko pokazuje, że niezależnie od tego, czy to studia, w którym pracuje 300-1000 osób, a małe studyjko, które zatrudnia 30-50 osób, równocześnie może jakby konkurować z takimi dużymi studiami, jeżeli chodzi o popularność. Jeżeli chodzi o tą sprzedaż, osobiście ja bym na przykład wolał, żeby więcej jakby do świadomości graczy docierały niektóre produkcje, ale też może nie ma takiej potrzeby, bo jeżeli ktoś szuka faktycznie jakiegoś konkretnego doznania, no to znajdzie w postaci właśnie tych wszystkich tytułów. Nie wiem, panowie, czy wy się z tym zgadzacie, że chyba nie ma takiej potrzeby, co zresztą dobrze to podkreślił Michał, nie ma takiej potrzeby, żeby one jakby przychodziły, żeby przejęły tą pierwszą planową rolę, bo sądzę, że one na równo są jakby w szachu z grami wysokimi, jeżeli chodzi o produkcję. Nie wiem, Bartku, masz takie wrażenie, że one już są tak naprawdę na tych samych torach i nie ma takiej potrzeby, żeby one przejmowały tą rolę? Tak, jak najbardziej zgodzę się z tym. Tak naprawdę ten podział, które są, nie wiem, wyżej, nazwijmy to w hierarchii, tak naprawdę zależy to wszystko od graczy. Bo znam osoby, które nie widzą świata poza właśnie tytułami AAA i kupują konsolę tylko dla kolejnej wersji Call of Duty czy FIFA na przykład i tylko w to grają i inne gry ich nie obchodzą, w szczególności jakieś tam małe gry popierdółki, jak bardzo często są określone indyki. Natomiast to wszystko siedzi w głowach graczy i wszystko zależy od tego, moim zdaniem przynajmniej, jakim stażem może się, tak wyrażę, wykazuje się dany gracz. To znaczy, wiecie, ja na przykład pamiętam jeszcze czasy początku lat 90., kiedy tak naprawdę mogę pokusić się o stwierdzenie, że wtedy indyki rządziły światem, ponieważ gry były wydawane przez małe jakieś wydawnictwa, robione po godzinach przez jednego człowieka, chociażby takie Another World Erika Chai, który po prostu zrewolucjonizował gatunek, stworzył coś takiego jak Cinematic Platformer. To jest w chwili obecnej mój ulubiony gatunek, jeżeli chodzi o gry. Jeden człowiek pokazał, że można zrobić naprawdę fantastyczną grę, więc w tamtym okresie, to końcówka lat 80., lata 90., to po prostu mnóstwo było takich gier, gdzie po prostu jeden człowiek siedział i wszystko robił, począwszy od grafikę, poprzez wymyślanie mechaniki, kończąc na muzyce na przykład, tak? I odnosiły te sukcesy. I tak właśnie wcześniej wspomnieliście, z małych tych wydań, z małych tych studiów powstawały jakieś wielkie konglomeraty, wielkie korporacje, które teraz rządzą, nazwijmy to, światem elektronicznej rozrywki, tak? Jeszcze tak napomknę na temat, Mariusz, bo ty wspomniałeś, że Hades otrzymał właśnie tą Hugo Award. Warto tutaj wspomnieć, że to po raz pierwszy właśnie gra otrzymała tą nagrodę, ale warto też wspomnieć, jakie inne tytuły były nominowane. To był najnowszy Animal Crossing, to był The Last of Us 2, czy remake Final Fantasy VII. No jeżeli nazwiemy to gra popierdółka, jak to niektórzy określają indyki, tak wspomniałem, wygrywa taką nagrodę, no to jednak coś chyba znaczy i właśnie ta granica, które gry są lepsze, czy AAA, czy indyki są lepsze, nie powinna tak naprawdę istnieć. One pokazują, że w każdym z tych światów, nazwijmy tych gier, jak niektórzy niestety tak dzielą sobie to, że to są jakby lepsze i gorsze gry, tak naprawdę nie istnieje ta granica. To po prostu, tak mówicie, na równi tak samo fajne gry, produkcje, po które warto sięgać i nieważne, czy tutaj mamy pixel art, a tu mamy fotorealistyczną grafikę. Ja tutaj się wtrącę a propos tych nagród. Ja nigdy nie zapomnę tego bólu dolnej części pleców większości graczy, którzy się dowiedzieli, że tytuł gry roku od DICE dostał nie God of War, ale Untitled Goose.
Więc mamy no, potężny rozstrzał. Z jednej strony gruby AAA, na które wydano mnóstwo kasy, przepracowano nie wiadomo ile godzin, a z drugiej, no tak jak tu została powiedziana, taka mała popierdółka, która może nie wygląda, ale to jest najważniejsza, ona daje po prostu fun. Ja grałem w Untitled Goose, ja grałem w God of War, ale to, co przynosiło mi największy fun, największą radochę, to ta właśnie gęś, która to ta upierdliwa gęś, która jest wszystkim trolem. Przykrzała życie. Dokładnie, to jest gra zrobiona pode mnie, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o God of War, no przyznaję, że trochę się męczyłem chodząc z Kratosem, a nie o to w grach chodzi. Ja mam po prostu czuć, że naprawdę gram w grę i sprawia mi to radochę, a nie, że chodzę i cierpię. Ale jest jedna rzecz, którą akurat zauważyłem, bo akurat w przypadku gęsi to niektórych właśnie co nieco bolało, natomiast cieszy mnie na przykład to, że wraz z kolejnymi latami coś się zaczęło ruszać, ponieważ już takiego bólu nie wywoływało to, że Disco Elysium dostało dużo nagród i tak samo nie bolało ludzi to, że Hades zgarnął tych nagród również sporo, czy na przykład It Takes Two, tak? Można powiedzieć, że tak naprawdę coś się zaczyna zmieniać, coś się zaczyna ruszać. Mam wrażenie, że też może troszeczkę branża oraz gracze dojrzeli do tego, żeby nie gadać właśnie w ten sposób, że a, bo to jest gra tworzona tam, nie wiem, w piwnicy i ona jest taka czy inna, że a, bo tu potężny Kratos wszystkich łoi. Tylko po prostu zauważają, że jest coś jeszcze, jest jeszcze jakaś alternatywa, jest jeszcze jakiś sposób, aby dotrzeć do graczy i dotrzeć w sposób taki właśnie, w który nie docierają niektóre gry, właśnie te AAA, ale też można zauważyć, może to nie jest w stosunku do wszystkich gier, ale ktoś też może powiedzieć, że właśnie coraz więcej gier AAA jest po prostu spłycanych, tak? Jest coraz więcej gier, które wymuszają na graczu, powiedzmy, bycie cały czas online. Nawet ten storytelling, który jest w ramach jakichś tam sezonów czy też innych, no po prostu gracze troszeczkę już są tym zmęczeni. Szukają czegoś nowego, szukają czegoś innego od tej rzeczywistości, która aktualnie jest w branży gier. I to też również cieszy, że właśnie na tym zyskują indyki, zyskują właśnie takie mniejsze projekty, troszeczkę takie można powiedzieć ryzykowne, które prawdopodobnie w tych, można powiedzieć, takich starych czasach, no miałyby problem, no chociażby, nie wiem, jakby ktoś wpadł na pomysł, ej, słuchajcie, album sobie zagrał na przykład w nowego Red Alerta. No, tylko że niektórym to się w Excelu nie skleja. No i potem co? No to taka grupa zapaleńców, którzy lubili serię Command & Conquer, siada i mówi, słuchajcie, wiecie co? Zrobimy swojego Red Alerta, nazwiemy go, nie wiem, Niebieski Ogień. I po prostu zrobią grę, która będzie bardzo podobna w założeniach. No może nie będzie miała tego budżetu, może nie będzie miała tej technologii, ale będzie czymś, co gracze uwielbiają. I to jest właśnie, można powiedzieć, że w tych grach niezależnych poniekąd piekło. Ale to jest... Czyli po prostu indyki poprawiają to, co duzi producenci no, po prostu zepsuli przez lata. I tak na przykład było ze Stardew Valley. Tak, że powstała akurat z tego powodu, ponieważ jego twórca był wielkim fanem Harvest Moona i zobaczył, że ta seria się po prostu psuje, więc po prostu zakasał rękawy i powiedział, okej, to zrobię coś po swojemu, tak jak ja to pamiętam, tak jak ja bym chciał, żeby to wyglądało. No i mamy sukces, bo nie było. Gra jednego człowieka i potężny sukces, jest, również komercyjny. Słuchajcie, jeszcze jest taka sytuacja, że na przykład często gęsto zdarza się tak, że osoby, które do tej pory pracowały właśnie w takich dużych studiach, odchodzą z roboty i zakładają swoje własne, żeby właśnie tworzyć takie gry, na które w dużych firmach im nie pozwalają. Prosty przykład. Nomada Studia, barcelońska firma. Tam pracownicy są między innymi ze Square Enix i oni zrobili Gris, który uważam osobiście, no wszystkie składowe, gdy tak dołożyć grafikę, animację, muzykę, to ociera się wręcz o sztukę, tak? No bo ta naprawdę dla mnie, ja byłem po prostu zaczarowany, jak grałem w tą grę, bo niesamowity feeling, oprawa audiowizualna świetnie do mnie trafiało, wszystko się pięknie spinało i naprawdę ta podróż głównej bohaterki miała w sobie moc po prostu, tak? I nie sądzę, żeby duże studio właśnie pokroju Square czy EA pozwoliło normalnie na wypuszczenie takiej gry, tak? Chociaż trzeba przyznać, że w chwili obecnej
powstało jakiś tam oddział Square, chyba się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, Square Enix Collective, które właśnie wzięło się za wydawanie rokujących i fajnych gier niezależnych, tak? Czyli jest po prostu wydawcą. Czyli duzi gracze zauważyli, że warto wejść w świat indyków i pomagać, tak? Ale no, co z tego wyjdzie, to jeszcze zobaczymy. I właśnie to jest ta jedna z tych rzeczy, które moim zdaniem też są bardzo pozytywne, właśnie jeśli chodzi właśnie ten taki rozwój gier niezależnych. To jest właśnie to, że duzi wydawcy też zauważyli, że w tym coś jest, no ale nie mogą na to przeznaczyć, nie wiem, konkretnych zasobów, więc stworzyli właśnie te różne projekty, które mają właśnie wybierać te takie najbardziej obiecujące. No oczywiście to też można zadać pytanie, czy to czasem nie tworzy pewnego takiego zgrupowania tak na te właśnie wspierane, niewspierane i tworzone zupełnie niezależne, na przykład właśnie przez, jak ty powiedziałeś, Bartek, przez jedną osobę gdzieś. Ale mimo wszystko wiele z tych projektów właśnie no, podbija. Na przykład, nie wiem, najlepszy przykład w ostatnich latach, gdzie była ta słynna konferencja EA, gdzie pojawił się Unravel. I ten chłopak, który tak bardzo, bardzo skrępowany, tak, no, widać było, że jest zdenerwowany i to było coś dla niego wielkiego. I właśnie dlatego też cieszy mnie to, że właśnie to jest ten taki pozytywny impact, jeśli chodzi o gry niezależne i ich rozwój, czyli właśnie to, że duzi wydawcy stworzyli jednak te projekty, stworzyli te takie swoje osobne komórki, które się mają zajmować promowaniem i wydawaniem ze wsparciem, tak, z ich błogosławieństwem właśnie gier niezależnych, które mogą się przebić troszeczkę szerzej niż tylko i wyłącznie w gronie tam fanatyków danego gatunku, tak? I to jest właśnie też fajne i można powiedzieć, że to cieszy, że to wszystko się rozwija z czasem. Tak jest i ja się pod tym wszystkim podpisuję, co tutaj powiedzieliście. Moglibyśmy oczywiście więcej czasu jeszcze na to poświęcić. Kto wie, może przy kolejnym odcinku niedalekiej przyszłości, ale jak wszyscy wiemy, właśnie te niezależne produkcje też mają bardzo ogromny wpływ na samą muzykę. I sądzę, że to jest bardzo dobry moment, żeby przejść jakby do tego deseru i żebyśmy mogli porozmawiać o muzyce, no bo jakby nie patrzeć, to jest podcast też o muzyce w grach. Panowie, czyli rozumiem, dużo gramy w te niezależne produkcje, ale przez to też dużo słuchamy więcej muzyki do niezależnych produkcji. I biorąc na przykład pod uwagę tą ostatnią dekadę, która przyniosła nam masę świetnych tytułów, bo można byłoby powiedzieć, też oczywiście tutaj mówię pod kątem muzycznym, czyli Untold Goose Game, Celeste, Night in the Woods, Estward, Hollow Knight, Florence, Greece, Limbo, Stardew Valley, Minecraft, Into the Breach, Return of the Obra Dinn, Axon Verge, Orient the Blind Forest, a Plague Tales Innocence, Everybody Go the Rapture, Cuphead i mógłbym tutaj wymieniać chyba nieskończoność. Jak to jest z wami? Czy na przykład do jakiej muzyki najczęściej wracaliście na przykład w minionym roku? Czy moglibyście sobie szczerze powiedzieć, że jednak więcej było tej muzyki z tych niezależnych produkcji? Może tym razem zacznę od Michała. Michale, jak to u ciebie było? To jest w sumie dobre pytanie, bo tak naprawdę jeżeli miałbym powiedzieć tak na przestrzeni ostatnich lat, to na pewno do tych melodii bardzo często wracałem, ponieważ tutaj się też pojawiały chociażby soundtracki do Crypt of the Necrodancer, do FTL-a. Pamiętam, jak bardzo mocno swego czasu przesłuchiwałem soundtracki stworzone z utworów, tak, do Hotline Miami. Tak. Zresztą też mam takie wrażenie, że Hotline Miami było też taką platformą, która przedstawiła troszkę szerzej właśnie twórców, tak. Takich inny jak Carpenter sposób. Brut. Mhm. Tak, to jest troszeczkę inny sposób właśnie takiego przedstawienia nietuzinkowych, innych troszeczkę twórców, danie im domu, pokazanie właśnie czegoś szerzej. I powiem ci, że tak, na przestrzeni wielu lat, to ja myślę, że tak, jeżeli miałbym powiedzieć, do jakich soundtracków często wracam, nie, do jakich wracałem w ubiegłym roku, no to na pewno będzie to Hotline Miami, o którym wspomniałem. I też na pewno często wracałem do Darkest Dungeon. Tu znowu muszę powrócić, dlatego że
Jestem po prostu wielkim fanem tego, co Stuart Chatwood robi w Darkest Dungeon. Zresztą i w jedynce, i w dwójce po prostu te kompozycje są świetne. Zresztą sam fakt tego, że Stuart Chatwood wrócił właśnie do komponowania muzyki z gier po grach z serii Prince of Persia, jest też również bardzo fajnym znakiem, tak, że niektórzy właśnie twórcy muzyki, którzy wcześniej pojawiali się w grach, które można nazwać właśnie tym segmentem mainstreamowym, znajdują również swoją niszę w innych tytułach, właśnie takich bardziej niezależnych, bardziej na uboczu. Zresztą sam fakt tego, że chociażby Mick Gordon po tej całej sytuacji, która wyniknęła w przypadku Doom Eternal, pierwszym projektem, do którego się przyłożył muzycznie i jeszcze nie wyszedł, też nie mogę się doczekać, jest Atomic Heart. Jeśli ktoś włączy sobie zwiastun Atomic Heart, w którym była właśnie też prezentacja jego kompozycji, to mówi: o, i chłopak wreszcie znalazł kolejną niszę i widać, że to się wszystko spina wraz z tym właśnie klimatem. Że ta kreatywność jego wybuchnie ponownie, tak jak to było. Tak, to jest tym bardziej, że jak ja sobie pomyślę o tym, że chyba tam wtedy na GDC opowiadał o tych rosyjskich syntezatorach, z których korzystał, co tam specjalnie tam jechał do jakiegoś gościa na Ukrainie, żeby zdobyć ten właśnie syntezator konkretny, który da mu konkretne dźwięki, to ja sobie myślę, że on to tam wtedy specjalnie tam i na Ukrainę, i gdzieś tam, nie wiem, w okolice Czarnobyla pojechał, żeby znaleźć konkretne dźwięki, tylko po to, żeby w tej grze było tak, jak powinno być. Mhm. Ale na przykład teraz, no proszę. Nie, to już skończyłem. Jasne, Michał, ale jakbyś na przykład miał teraz sobie tak szczerze odpowiedzieć, dlaczego coraz więcej słuchasz tych indyków? Dlaczego? Z czego to wynika, dlatego, na przykład? Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że właśnie wynika to w dużej mierze z tego, że wiele z tych tytułów tak naprawdę kojarzy mi się na przykład z konkretnymi właśnie momentami w niektórych grach. Przykładowo, jeżeli ktoś pamięta w Hotline Miami 2 scenę, gdzie bohaterowie wpadają do wieżowca, no to pierwszy utwór, który wpada na myśl, to jest Roller Mobster od Carpenter Bruta. I można powiedzieć, że właśnie tak troszeczkę też nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli chodzi właśnie o połączenie muzyki z gier do konkretnych obrazów i środowiska, w których przychodzi nam działać, to akurat w tym przypadku to są właśnie raczej te wspomnienia, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, melodia od Moona, tak? Hydrogen, tak? To też konkretna misja ci się otwiera w głowie, tak? Konkretne sytuacje się pojawiają i ja myślę, że właśnie chyba bardziej o to chodzi, tak? Dodatkowo po prostu te melodie są konkretnie takie charakterystyczne, tak? Jeżeli na przykład chcemy posłuchać sobie czegoś, załóżmy, tak? Ktoś włącza sobie Spotify'a i szuka na przykład melodii z gier, które będą w konkretnym nastroju, na przykład wykorzystującym, nie wiem, melodie jakieś bitowe, to w większości przypadków znajdzie tam całą masę przeróżnych melodii właśnie związanych z indykami. A przy okazji jest taka szansa, że prawdopodobnie również odnajdzie nową grę, którą będzie chciał sprawdzić. I tak to można sobie wtedy w ten sposób połączyć. Czyli z jednej strony może to być taka sytuacja, że grałem w jakąś grę, przypominają mi się pewne sytuacje i wtedy tak naprawdę no słucham tego soundtracku częściej niż innych. Natomiast też jest sytuacja odwrotna. Wpada mi na przykład taka melodia jak chociażby Federations FTL-a i się zastanawiam, co to jest za fajna melodia, co to jest za gra. Sprawdzam sobie okładkę, sprawdzam sobie później gdzieś tam na Wikipedii, co to jest. Wchodzę na Steama, patrzę, ile kosztuje, biorę, tak? I to tak właśnie w ten sposób, taka mała taka synergia w jedną albo w drugą stronę może zadziałać. I myślę, że tak właśnie i sam wiele gier znalazłem. Można powiedzieć, że Darkest Dungeon obok właśnie oglądania streamów też zainteresował mnie najbardziej muzyką. Natomiast właśnie w tą stronę, o której ty mówisz, czyli po prostu na przykład pewne momenty, pewne zadania, pewne sytuacje po prostu przypominają mi o tych melodiach, które już kiedyś słyszałem i słucham je częściej, powiedzmy, na swoich playlistach, czy też słuchając konkretnych całych albumów. Mm-hmm.
Bartko, a jak ty byś odpowiedział na te pytania? Dlaczego, jeżeli oczywiście słuchasz więcej muzyki z gier niezależnych, to dlaczego, z czego to wynika? Znaczy tak, jak najbardziej słucham muzyki z gier niezależnych, ale tak naprawdę mam jakieś kilka takich swoich ulubionych soundtracków, do których bardzo często wracam. Ogółem sam osobiście, jeżeli chodzi o muzykę, to preferuję jakieś rockowe brzmienia, chociaż jestem otwarty na różne gatunki muzyczne. Tak w przypadku soundtracków, ku mojemu zaskoczeniu przede wszystkim jakoś najbardziej czuję muzykę elektroniczną, tak szeroko pojętą. I nie wiem, lecąc po moich ulubionych soundtrackach, mamy Fury na przykład, gdzie mamy po prostu zlepek różnych wykonawców muzyki elektronicznej, jak właśnie Carpenter Brut wspomniany, czy Toxic Avenger. Mamy już, o którym mówił Michał, Hotline Miami, gdzie właśnie przede wszystkim utwory Moona, czyli to jest koleś, który tak naprawdę chyba się nazywa Steven Gillard, jeżeli dobrze powiedziałem, i właśnie ten Hydrogen czy Crystals, no to po prostu te bity, które te utwory po prostu tak wbijają się w głowę, że to jest niesamowite. Jeszcze Perturbator, dokładnie, o którym chyba wcześniej nikt nie słyszał, tak, można by powiedzieć, tak, że on chyba też wypłynął. Oj tak, 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 no, tak. Zresztą swego czasu, teraz ja mogę pomylić, mam nadzieję, że nie, nadal pamiętam ten świetny cover, który się później pojawił właśnie na troszeczkę na fali tego, jak bardzo zaczął Perturbator łapać właśnie popularność. Tylko teraz mówię, mogę pomylić, ten cover Maniac. Nie wiem, pamiętam, czy to był Carpenter Brut, czy to był Perturbator. Mniejsza o większość, wtedy też wiele osób, myślę, że złapało, że ej, to są ci ludzie, którzy zrobili coś tam do soundtracku z Hotline Miami. Wszyscy, o ty, faktycznie to działa, nie? To wszystko muzyka się łączy. Muzyka sprzedaje grę. Dokładnie. Pawle, dokładnie kolejny tak przykład. Bo Paweł jest przeciwnikiem. Paweł nie wierzy, że muzyka jest w stanie sprzedać grę, ale o tym może kiedyś. Bartku, jakbyś mógł dokończyć myśl. Potem, co tam jeszcze? Jet Lancer na przykład. To jest ciekawe połączenie chiptuna z gitarowymi, rockowymi riffami. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to polecam. Ku mojemu zaskoczeniu, jakby kolejnym takim albumem był A Short Hike. To zupełnie inna gra pod względem klimatów do poprzedniej, jak właśnie jak Fury czy Hotline Miami, ale tu jest tak właśnie taki spokój, taki totalny chill out i mimo że gra krótka, bo tam można ją ukończyć chyba najszybciej w godzinę, ja tam poszwędałem się po tej całej wyspie chyba i w 3 godziny ukończyłem sobie tę grę, ale po prostu ta muzyka była taka kojąca, taka to jest taka idealna właśnie na wychillowanie się. No i moje top 3 to po prostu wałkowałem te soundtracki godzinami, dzień za dniem po prostu. To przede wszystkim Grease w wykonaniu Berlinist. No, dla mnie to jest piękna muzyka, po prostu piękna. W szczególności jeżeli się ją słucha na słuchawkach gdzieś tam właśnie w spokoju, kiedy nic nas nie rozprasza. Narita Boy Salwińskiego, który dla mnie jest takim indykiem po prostu roku zeszłego, dla mnie osobiście, ponieważ no spełnił moje oczekiwania, bo na tą grę czekałem 4 lata i spełnił moje oczekiwania tym, czym powinien być idealnym, można powiedzieć, cinematic platformer ze swoimi plusami i minusami oczywiście. No i mój numer jeden to jest Katana Zero, gdzie mamy takie ciężkie, takie bardzo analogowe, mroczne i ciężkie dźwięki Ludowika i poprzetykane jakimiś takimi bardzo pozytywnymi, synthwave'owymi utworami Billa Kiley'a. Także ten soundtrack to chyba najdłużej go słuchałem i po prostu uważam, że jest jednym z najlepszych, jaki powstał. Bo ja widzę, że tu właśnie już konkretne tytuły podałeś, tak, i też, że na pewno zakończymy też jeszcze podcast, to jeszcze będziemy o tym rozmawiać, jakie polecamy indyki naszym słuchaczom, słuchaczkom oraz widzom. Ale jakbyś miał przez chwilę się zastanowić i powiedzieć nam tak, jak myślisz, z czego to wynika, że tak właśnie, bo wiesz, wymieniłeś naprawdę dosyć dużo tytułów nawet z tamtego roku i z poprzednich, tak, ostatnich, tak, trzech, tak, lat. Jakbyś się miał przez chwilę zastanowić, jak sądzisz, z czego to wynika, że właśnie często sięgasz muzykę właśnie z tych niezależnych produkcji. Znaczy, jak myślisz, z czego przede to wynika? Wszystkim
ta muzyka musi grać, to zawsze było na tej zasadzie, że najpierw gram, a dopiero potem słucham muzyki, tak, interesuję się, sprawdzam, czy jest ten soundtrack gdzieś dostępny, czy to na Spotify'u, czy na Bandcampie, i po prostu wtedy sobie słucham. Ale prawda jest taka, że nie każda, tak już wcześniej było przez was powiedziane, chłopaki, nie każda muzyka później nadaje się do słuchania poza grą. Ja na przykład wiele lat temu próbowałem, grałem w Hyper Light Driftera i cała muzyka fajnie tworzyła klimat, ale słuchanie jej poza grą, no nie przemawiało do mnie właśnie, tak? Natomiast te tytuły, które wymieniłem, to nie dość, że tworzą one jakiś znaczący element w grze, to również i poza nią broni się ta muzyka, tak? Czyli jest taka, którą można faktycznie słuchać, nie wiem, jadąc samochodem, czy siedząc w domu, pracując, czy cokolwiek innego robiąc, czy chociażby, żeby się zrelaksować i odpocząć, tak jak w przypadku na przykład Gris jest. Także bardziej tutaj bym powiedział, że jeżeli jakaś gra przykuła mnie na długo do konsoli, czy do telewizora, i mam z nią miłe wspomnienia, w sensie tym, że faktycznie uważam, że każda minuta spędzona z danym tytułem była warta po prostu, żeby spędzić, no to sięgam po tą ścieżkę i jeżeli faktycznie jest fajne, że im pasuje, no to słucham ją, tak? Chociaż teraz jest ciekawostka, bo właśnie to jest to, co teraz właśnie mówiliście, że muzyka również sprzedaje grę, to właśnie Circuit Superstars, który już wyszło na inne platformy, na Switcha dopiero wyjdzie. Ja już praktycznie po obejrzeniu zwiastuna tej gry spojrzałem, że jest soundtrack, przesłałem sobie soundtrack, stwierdziłem, kurde, to jest fajna muzyka. I też zacząłem słuchać, także sama muzyka też zachęciła mnie do tego, żeby na pewno jak wyjdzie na Switcha, to sprawdzę sobie ten tytuł, tak? Także jednak potwierdzę też teorię, że muzyka potrafi sprzedać grę. Widzisz, Pawle, tak więc nie jestem sam. I odpowiadając na te pytanie, jak to na przykład u ciebie wygląda, czy ja teoretycznie się już domyślam twojej odpowiedzi, ale jakbyś miał też, to nie wiem, w kilku słowach ująć, jak sądzisz, z czego to wynika, że ty, Pawle, częściej wracałeś albo wracasz do muzyki z tych niezależnych produkcji? Odpowiedź jest całkiem prosta, ponieważ duże gry zaczynają mnie powoli denerwować i męczyć. Niestety jakbym miał przejrzeć swoją kubkę wstydu, którą przeszedłem w ubiegłym roku, to zdecydowaną większość stanowiły, nie licząc tych gier, które trzeba było zrecenzować i tak dalej, no to większość tych gier stanowiły przede wszystkim niezależne produkcje. To jest to, o czym powiedziałem wcześniej. Są stosunkowo krótkie, mają niski próg wejścia, dają mi naprawdę dużo fanów. Natomiast jeśli chodzi o te gry AAA-owe, to mam wrażenie, że gdzieś istnieje jakaś checklista, gdzie producenci zaglądają do niej i muszą włożyć do tej gry wszystkie te elementy z checklisty. Po prostu sobie ją zaznaczają i co miesiąc robią w kółko to samo. Z soundtrackami myślę, że jest podobne. Że wszyscy kompozytorzy, nie wiem, nastawili się na to, żeby skopiować Hansa Zimmera. Dobra, chcecie robić potężne, monumentalne dźwięki, tak żeby nam bębenki rozwaliło? Proszę bardzo, ja nie mam z tym najmniejszego problemu, tylko no, nie oczekujcie ode mnie, że ja się będę tymi podniecał. Naprawdę, mam wrażenie, że piszę dla Game Music już od kilkunastu lat, ale mam wrażenie, że z roku na rok z muzyką do gier AAA jest coraz gorzej, jeśli chodzi o jakość. Przede wszystkim o jakość. Jak sobie zobaczyłem sobie... Paweł, sądzę ci przerwę, może nie powiedziałbym jakość, bo też pamiętajmy, że coraz większe są te budżety na te. Ja bym powiedział, nie jakość, tylko bym powiedział sam pomysł na tą muzykę. Że jest dokładnie, że to jest jedna każdy soundtrack, który wyszedł na przykład w tym roku, był kalką z ubiegłego roku i jeszcze wcześniejszego, i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie zrobiłem taki mały research i spojrzałem na nasz portal, jakie gry były nominowane do albumów roku lat ubiegłych. I jeśli mam być szczery, to ostatni rok, kiedy możemy powiedzieć, że był zdominowany przez gry AAA, to był rok 2017. Już w 2018 już pojawiło się trochę więcej tytułów indyczych, natomiast od 2019 no już widzę, że
coraz, że te listy nominacji do albumów roku zajmują coraz więcej gier niezależnych, i ja się naprawdę nie dziwię. To się akurat powtórzę, że soundtracki do gier z AAA to są kalki tego, co już było pokazane. Nie powstaje nic nowego tak naprawdę. I gdybyście puścili mi muzykę z Assassin's Creed, a ja miałbym, nie wiem, zawiązane oczy, ja nawet bym nie poznał, z której części to jest Assassin's Creed, albo nawet nie wiedziałbym, że to jest w ogóle z Assassin's Creed. Po prostu bym strzelił, że nie wiem, to jest Far Cry albo z czym rodzaju. Tak? Zresztą przykład najnowszego Far Cry 6, no muzyka do niego, no powiem szczerze, no, nie porwała mnie. No, no. Tragiczne to jest chyba mało powiedziane. Tak? Okej, myślałem, że sama gra jest taka se, no to może chociaż muzyka uratuje. No przykro mi, niestety tak się nie stało. Tak samo mam z ostatnim Assassin's Creed'em. Jest przewlekłe, jest długie, jest monotonne, jest straszne. Okej, dobra, może muzyka jakoś mnie uratuje. Nordyckie te klimaty. Nie, mam znowu ten sam problem. Dlatego ja mam dużą estymą kompozytorów gier niezależnych, bo po prostu widać, że im się nie tylko chce robić coś nowego, ale też mogą zrobić coś nowego, coś oryginalnego, coś, czego nigdy nie usłyszał. Mogą się bawić dźwiękami, mogą eksperymentować, mogą naprawdę robić cuda na kiju i naprawdę tworzą świetne kompozycje, które zostają gdzieś tam w głowie na zawsze. Ja taki przykład chyba najlepszy w moim przypadku to jest na przykład muzyka za Undertale czy Deltarune od Tobiego Foxa, tak? Czyli gra jednej osoby tak naprawdę, ale motywy, które tworzy, są no trochę memiczne, faktem, ale też głęboko zapadają w pamięć i rzeczywiście opisują tę sytuację, którą widać na ekranie, i łatwo ją sobie po prostu wyobrazić, tak? Przypomnieć sobie o niej. Stardew Valley. No pamiętajmy, tak? Że pierwszy raz muzyka z gier została zagrana przed papieżem, tak? Właśnie chciałem to powiedzieć, że tak mówiłeś o tym takim przyzywaniu pewnych obrazów i pierwsza rzecz, która mi wpadła do głowy słysząc Undertale i Toby Fox, to był właśnie ten pan, który żonglował piłeczkami do megalowani przed papieżem. Papież patrzy i no fajne, co to za muzyka, dlaczego gościu robi uniki, o co chodzi? Dokładnie. A później na telefonie w konwencjonale, wiesz, robi zamiast spowiadać to tam okej. Paweł, chciałbyś Tam pewnie krzyczy sans. Ja mogę tylko jeszcze dodać, że dzięki właśnie indykom poznaliśmy naprawdę mnóstwo nowych nazwisk, świeżych nazwisk, takich, którzy no nie wiem, ciężko byłoby mi ich zobaczyć, ich twórczość w jakichś dużych produkcjach, tak? Mam tutaj na myśli na przykład Lene Rein, która była wcześniej znana jako autorka muzyki do Celeste i widać, że się mocno rozwinęła. Nie, wcześniej była znana, sorry, ci przerwę, do Guild Wars 2. Do Guild Wars, ale najbardziej się wybiła przy Celeste, a później tych tytułów po prostu przechodziło. W ubiegłym roku chyba do 3 czy do 4 gier wydała swoją muzykę. Do Minecrafta, do Deltarune i do ostatniej gry, Chicory, czyli Chicory. Dokładnie. Tak. Czyli jednej z gry z nominowanych. Także no, ja się podpisuję pod tym, co chłopaki mówią, że ta muzyka jest zapamiętywalna. Rzeczywiście, że łatwo skojarzyć muzykę z grą i chętnie się po prostu do niej wraca. W moim przypadku bardzo często zwłaszcza jesienią, w tym okresie jesienno-zimowym, wracam do muzyki Aleka Holowki z Night in the Woods, bo to jest po prostu idealny tytuł do grania właśnie w taką pogodę. I nikt mi nie mówi, że to jest inaczej. Tak? Z indyków mamy przecież Cupheada. Było, nie było. Tak? Czyli jeden z pretendentów do albumu roku. Z ogromnym budżetem na muzykę też. Również, tak, ale zrobiło swoje i warto było wydać te pieniądze. Wspomniana Katana Zero również. I to, co jest również dla mnie najważniejsze, że mnóstwo muzyki chiptunowej, którą po prostu uwielbiam, ubóstwiam. No i gry indie mi po prostu tego dostarczają. I dostarczają, twój ulubiony. Dostarczają mi również mnóstwo takich utworów, na podstawie których mogę się uczyć i samemu coś mogę tworzyć. No w przypadku gier AAA no raczej czegoś takiego nie mam. Znaczy no na pewno w tym momencie, ale właśnie tak sobie też jedna taka refleksja mnie naszła, że właśnie bardzo dawno chyba od czasów
ścieżki dźwiękowej do The Division 1. No i oczywiście tam nieustannie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ścieżki dźwiękowe do Destiny. Tak naprawdę właśnie też doszło do mnie to, że trudno jest mi się właśnie ekscytować soundtrackami z gier AAA, ponieważ no właśnie tak jak już powiedzieliście, no większość jest robiona właśnie na jedną modłę, albo są bardzo do siebie te utwory podobne i właściwie jakby się tak zamknęło oczy, to na przykład, o wiem, że to jest gra Ubisoftu, ale która to ci nie powiem. No to jest coś tak trochę... Trochę przykre, bo kiedyś te kompozycje tak się bardziej wbijały w głowę, konkretne sytuacje też się konkretnie wbijały w głowę, zresztą tak jak na przykład, nie wiem, soundtracki z Mass Effecta. Znaczy, ja powiem nawet więcej. Bywały takie czasy, kiedy była pokazywana nowa gra i przedstawiane było, kto tworzy muzykę do tej danej gry. Tak, te 10 lat temu, no robiło to na mnie naprawdę wielkie wrażenie. O, tworzy ten kompozytor, którego znam z tej gry, świetnie, fajnie. No dzisiaj już czegoś takiego nie mam. Jak ktoś powie mi nazwisko kompozytora, którego rzeczywiście znam, kojarzę i robi muzykę do gry, która powstanie w tym roku, ja tylko tak naprawdę wzruszam ramionami i sobie mówię, okej, okay, dobra, pokaż co potrafisz i czy się rozwinąłeś. A w większości przypadków kompozytorów, no oni się w ogóle nie rozwijają. Ja mam wrażenie, że oni stoją w miejscu i przez to również po jakimś czasie cofają się. Słuchajcie, mogę Bartku, zadać wam pytanie? Tak. Ja zaraz swoje jakby dorzucę swoje 3 grosze. Śmiało. Okej, okay, to nawiązując do tego, co Paweł powiedział, że sporo muzyków dzięki indykom się wybiło, stało się bardziej popularnymi, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale od jakiegoś czasu muzykę do indyków zaczynają tworzyć osoby, które w game devie przy muzyce siedzą od lat, by nie powiedzieć dekad. Prosta sprawa, jeżeli chodzi na przykład o 2 indyki, które wychodzą w tym roku. Pierwsze to jest Sea of Stars, gdzie za muzykę będzie odpowiedzialny Yasunori Mitsuda. Jak spojrzałem, to on między innymi... Czekaj, wybacz, że ci przeszkodzę, sprostuję. Znaczy, on jest współodpowiedzialny, okay. I nie liczyłbym na to, że tam będzie więcej muzyki skomponuje. Jest jeden taki kompozytor, który jest perkusistą w zespole takim rockowym. Okej, okay, tak, no wy jesteście specami takimi większymi ode mnie, jeżeli chodzi o to, więc jak najbardziej ten... Chodzi ale, o to, że ale, też właśnie... Wiecie, też oni się tym chwalą, więc na pewno z ciekawości, jak widzisz coś takiego na zwiastunie, no to wiesz, sprawdzisz, kto to jest, tak? I patrzysz, Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenoblade, Chronicles 2, mówię, wow, nie? A spójrzmy na to jeszcze na polskiego JRPG-a, który chyba w tym roku ma też wyjść, mam nadzieję, że wyjdzie, czyli Sacrifier. Ta muzykę będzie robił Motoi Sakuraba, z tego co widzę w moich notatkach. Tak, i tak z ciekawości tak. Spojrzałem sobie na jego dorobek i po prostu szczena mi opadła. Dark Souls, seria Star Ocean, seria Tales of, Golden Sun, nawet robił do Mario Golfa, Mario Tennis, do Smasha, do jakichś tam... Mówię, kurde, no to polska gra, a tam kurde robią weterani, którzy... Nie jeden chleb jedli, ale w tym wypadku miskę ryżu, tak? I jak wy się zapatrujecie właśnie na taką sytuację, gdzie to właśnie znane osoby, weterani właśnie przy tworzeniu muzyki, tworzą muzykę do gier niezależnych, do gier jakichś małych grup pasjonatów w sumie. No bo no, czy myślicie, że właśnie dodatkowo jest jakiś tam plus 10 do marketingu dzięki takiemu zabiegowi, że się chwalą, że mają ten i dzięki temu twórcy liczą, że lepiej się to sprzeda, czy to jest taka tylko wisienka na torcie? Znaczy, z mojej perspektywy to wygląda to tak, co tu zostało już wcześniej powiedziane, tak? Że ludzie, którzy przepracowali x lat w dużych firmach, odchodzą i zakładają jakieś swoje małe studyjka i tworzą muzykę do innych gier, tak? Tak samo było z kompozytorem muzyki do serii Persona na przykład, tak? Też odszedł, też zostaje freelancerem i tworzy muzykę do jakiejś zupełnie niezależnej gry. Także myślę, że to jest po prostu naturalny odruch, tak? Że po jakimś czasie ci kompozytorzy, którzy też przepracowali x lat przy jakichś dużych tytułach, seriach, nie wiadomo jakich,
też myślę, że jakieś paliwo im się skończyło, powiedzieli, że chcieliby zrobić coś nowego, pobawić się czymś nowym, przy czymś świeżym, a nie cały czas gnić w jednym miejscu, i myślę, że to jest całkiem spoko zachowanie tak naprawdę, no, znaczy całkiem również naturalne, tak, że po jakimś czasie rzeczywiście się wypalasz tworząc muzykę dla jednej firmy, czy tam dla jednej serii, czy dla jednej gry, czy tam iluś gier, które wyglądają tak samo, i po prostu mówisz, ok, wystarczy, chcę zrobić coś nowego. Także z mojej perspektywy to wygląda naprawdę fajnie, dobrze. Niech się w ten sposób rozwijają. Znaczy ja na pewno jedna rzecz, i tutaj też mogę się na przykład zgodzić z tym, że no właśnie pewne nazwiska też działają na wyobraźnię i też w pewien sposób sprzedają dane tytuły, bo przykładowo, jak dowiedzieliśmy się o tym, że Akira Yamaoka będzie moczył swoje cudowne palce przy tworzeniu soundtracku do The Medium, to przyznam się szczerze, że zacząłem się tym tytułem trochę bardziej interesować. I tak samo było w przypadku wcześniej przeze mnie wspomnianego Atomic Heart, tak, że była informacja Mick Gordon w Atomic Heart. No, mówię, o kurczę, no to będzie jakiś konkretny kawałek soundtracku, tak? I nawet jeśli, załóżmy, czego byśmy na przykład nie chcieli, dana gra była średnia, słaba, czy coś w tym stylu, na przykład, nie wiem, była gorzej oceniona, to i tak czuję, że ten soundtrack będzie... No na pewno będzie dobry. To nie jest tak, że on z jakiegoś powodu będzie tak samo słaby jak gra. No to jest wręcz wykluczone. Powiedzmy sobie szczerze. I chyba też troszeczkę podobnie mam z ścieżkami dźwiękowymi do Serious Sama, gdzie z mojej perspektywy Serious Sam 4 ma jeden z najlepszych soundtracków w serii. Natomiast grą jest no, w najlepszym wypadku średnią, tak? I mimo nawet tego tam zgrzytu zębów przy ogrywaniu tej gry, mówię, kurczę, ale jednak album wyszedł całkiem spoko. Tak? No można powiedzieć, że najlepszy w serii od Damiana Mronwacza, nie? Więc ogólnie no ja myślę, że te nazwiska też przykuwają uwagę do danych tytułów, interesują graczy. A nawet jeśli ktoś nie zagra, to po prostu przesłucha, bo Akira Yamaoka kiedyś zrobił soundtrack do Silent Hilla, więc to też może być dobre. I to jest w sumie bardzo fajne i pozytywne. Mhm. Ja postaram się, Bartku, na twoje pytanie odpowiedzieć też jakby w pytaniu, które do was zadałem. Bym może zaczął od tego, że tak, już wiemy na pewno wszyscy, że ta granica między grami niezależnymi i tymi wysokobudżetowymi produkcjami, ona się już dawno zatarła, tak? Patrząc na te wszystkie nagrody, które gry niezależne zdobywają, Disco Elysium, które zdobyło muzykę BAFTA Awards, mała produkcja, która no, powiedzmy no, wyprzedziła wysokobudżetowe duże produkcje, ale jakby też to, o czym ty zacząłeś mówić, że ci znani kompozytorzy, którzy zaczynają jakby troszeczkę, nazwijmy to, wracać do korzeni, bo oni sami też zaczynali od małych gier, czy tam Mick Gordon, Australijczyk, gdzie w Australii jest bardzo mało studiów deweloperskich, być może w ostatnich pięciu latach to się zmieniło, też zaczynał od bardzo małych produkcji. To jest tak, że można to też odwrócić w drugą stronę, bo na przykład Austin Vittorie został bardzo rozpoznawalny głównie dzięki Journey, tak? I on sobie dzięki temu też otworzył później drogę do dużych, ogromnych produkcji, między Assassin's Creed Syndicate, do którego skomponował w całości muzykę. I sądzę, że jakby... To jest tak, że ci kompozytorzy, czy tam wracają, albo zaczynają wysokie nazwiska, jakieś znane nazwiska, zaczynają pisać muzykę do gier niezależnych, że wynika z tego, że gry niezależne dają taką nieposkromioną kreatywność twórcom muzyki do gier. Bo czasami jest tak, że te duże, wysokobudżetowe produkcje mają ogromne budżety, szczególnie te od Sony, i kompozytorzy mogą zrobić praktycznie wszystko. I myślę, że jeżeli nie są ograniczeni budżetowo,
to mogą zrobić wszystko, ale brakuje im takiego ograniczenia, które by może u nich uruchomiło taką większą kreatywność. Przez to, że ci kompozytorzy, którzy pracują przy tych małych produkcjach, gdzie budżety są no praktycznie znikome, bo na przykład kolejnym takim dobrym przykładem jest Darren Korb, który pracuje dalej przy grach Supergiant Games, jak pisał muzykę do Bastion, to większość utworów, piosenki nagrywał w szafie. I to też właśnie też pokazuje, że ta nieposkromiona kreatywność i ten jakby to, że mamy bardzo mały czy wąski budżet, uruchamia właśnie u kompozytorów, że mogą troszeczkę sobie więcej pozwolić na kreatywność. Zazwyczaj też jest, pamiętajmy o tym, że w tych dużych studiach są jeszcze audio dyrektorzy, którzy mają jakiś konkretny kierunek, w którym chcieliby, żeby muzyka obrała ten kierunek. Jasne, zdarza się tak, że takie duże nazwiska jak Gustavo Santaolalla ma no, tutaj rób co chcesz. Oczywiście pokazujemy, Neil Druckmann na pewno gdzieś tam pokazał, w jakim kierunku by chciał, żeby ta muzyka poszła. Ale jakby miał pełne zaufanie do Santaolalli, że, no, że wie, że skomponuje świetną muzykę i wiemy wszyscy, że no, zrobił kawał dobrej roboty w pierwszej odsłonie. I sądzę, że to, że dlaczego często wracamy do tych niezależnych produkcji pod kątem muzyki, wynika właśnie z tej kreatywności, że kompozytorzy przez to, że pracują przy małych budżetach, są bardziej kreatywni i przez to też dostajemy naprawdę muzykę, która gdzieś tam bardziej uruchamia, pobudza naszą wyobraźnię. Ja powiem wam szczerze, takim chyba najlepszym przykładem, który idealnie podsumuje ten temat, chyba że jeszcze będziecie mieli coś do dodania od siebie, zanim skończymy nagrywanie, bo jeszcze chciałbym z wami porozmawiać o ulubionej muzyce do indyków i indyki, które oczywiście polecacie, to ja niedawno skończyłem ubiegłoroczny tytuł Eastward. I powiem wam tak, że ja się zakochałem w tej grze bez dwóch zdań. No, dla mnie to jest dojrzała, zabawna i pouczająca historia. A mówimy o grze, która no, wygląda jak pixel art. Muzycznie to jest też taki troszeczkę balansuje pomiędzy chiptunem a taką muzyką elektroniczną, bo też kompozytorem to jest ciekawy, był Joe Kolelitz, który zrobił muzykę do ostatniej odsłony Halo, czyli Halo Infinity i do Death Stranding. I naprawdę, tutaj Eastward zrobił bardzo dla mnie pozytywne wrażenie, bo to pokazuje, że taka mała produkcja jest równocześnie w stanie pokazać to samo, co widzimy czasami przy takich dużych, ogromnych produkcjach, tak? Czyli The Last of Us, gdzie coś nas porusza, tak? Że poznajemy gdzieś tam historię tych bohaterów i gdzieś dotyka nasze te wewnętrzne struny. I zarówno jak jest to pod kątem fabularnym, wizualnym, zarówno pod kątem muzycznym. I myślę, że te gry niezależne to właśnie nam dostarczają, czego brakuje niestety coraz bardziej w tych wysokobudżetowych, napompowanych produkcjach, bo nie wszystkie oczywiście są złe, ale niestety jest coraz ich mniej. Panowie, dobrze, to bo widzę, że się cudownie rozgadaliśmy i moglibyśmy zrobić dogrywkę i moglibyśmy o wiele dłużej porozmawiać, ale już i tak minęliśmy naszą granicę godziny i 15 minut, ale świetnie się was słucha i dziękuję, że jesteście z nami dzisiaj. Ulubiona muzyka do indyka i też przy okazji gra, jaką byście mogli naszym widzom, słuchaczom i słuchaczkom polecić. Bartku, Twój ulubiony tytuł, może dwa, albo więcej, jeżeli masz, jeżeli chodzi o samą grę i o muzykę, co byś polecił naszym słuchaczom? W sumie już troszeczkę na tym powiedziałem. Na pewno Katana Zero i Narita Boy, chociaż wiem, że sporo osób się od tej gry odbiło z różnych względów. A ze spokojniejszych A Short Hike oraz polski fajny indyczek Urban Flow, gdzie sterujemy sobie ruchem ulicznym. Ma bardzo fajny, przyjemny, relaksujący, taki w klimatach troszeczkę lo-fi soundtrack. Ogromna tylko szkoda, że
bo nawet rozmawiałem z twórcami, nie ma możliwości, żeby ten soundtrack został wydany jakby osobno, bo to była po prostu muzyka na licencji. Więc te cztery tytuły, tak? Katana Zero, Narita Boy, A Short Hike, Urban Flow jako przeciwwaga, no i jeszcze może Gris właśnie. O, to tyle z mojej strony. Cudownie. Michał, a co ty byś dorzucił do tej pęczniającej nam tutaj listy? No tak, no znowu będę musiał powiedzieć Darkest Dungeon, ale to już jestem przewidywalny strasznie. No ale to akurat Darkest Dungeon zawsze będę wszystkim polecał, ponieważ no jest to kapitalna gra z jeszcze bardziej kapitalnym klimatem i genialnym soundtrackiem. Natomiast z takich, jeżeli miałbym wybrać jedną dodatkową grę do tego, to bym wybrał prawdopodobnie takie moje małe odkrycie game passowe z ostatnich dni, czyli Project Wingman. Gra, która została stworzona przez Sektor D2, czyli tak naprawdę dwóch deweloperów, którzy stworzyli po prostu swojego własnego, niezależnego Ace Combata. No i ścieżka dźwiękowa wykreowana przez Jose Pawliego. Przyznam się szczerze, że takie bardzo duże zaskoczenie, patrząc na to, że okej, ten tytuł nie jest może w 100% oszlifowanym diamentem, ale jakością, a nawet pewnymi pomysłami, można było powiedzieć, że potrafi zaskoczyć nawet mnie, dużego fana właśnie serii Ace Combat i no, jeżeli ktoś ma Game Passa, tak, to jest ten tytuł do ogrania w ramach usługi i myślę, że warto dać mu szansę, jeżeli ktoś lubi właśnie takie klimaty, troszeczkę takiego arcade'owego latania w przestworzach i takiej działającej też, można powiedzieć, właśnie na emocje muzyki, która została stworzona naprawdę w świetny sposób i świetnie współgra z opowiedzianą przez twórców historię. Także na pewno Darkest Dungeon 1 i 2 i wcześniej i wspomniany właśnie Project Wingman. Okej, no to ja dopisuję do swojej listy. Pawle? Jeśli chodzi o takie gry, które bym polecił pod kątem i muzyki, i gameplayu, to zdecydowanie Stardew Valley. Na pewno to jest również pozycja obowiązkowa Hotline Miami, Undertale Deltarune, wspomniana Katana Zero. Jeśli ktoś lubi takie klimaty a la The Legend of Zelda, to myślę, że Hyper Light Drifter by się do tego idealnie nadał. Wspomniany już dzisiaj przeze mnie Night in the Woods. A także takie moje odkrycie ubiegłego roku, czyli Unpacking z muzyką Jeffa Van Dyka. Okej. Dobrze, no to ja podsumuję. Większość naszych widzów i słuchaczy może już znają te tytuły i też wy panowie, w moim przekonaniu też tutaj pod kątem zarówno gameplayu, i też muzyki to są tytuły, którym warto poświęcić uwagę, tym bardziej, że to nie są jakieś długie molochy trwające po 100 godzin, raptem od 10 do 20 godzin wystarczy im poświęcić czas, albo nawet i krócej. Na pewno Shovel Knight, Hollow Knight, Everybody Go to Rapture, Machinarium, Samorost 3, wspomniany już wcześniej Eastward, Celeste, Journey i oczywiście obie odsłony Orion Blind Forest. Mam nadzieję, że drodzy słuchacze, słuchaczki oraz widzowie, że to co dzisiaj chcieliśmy sobie też odpowiedzieć na pytanie i sądzę, że udało nam się, że gry niezależne tak naprawdę nie potrzebują jakiejś tam powiedzmy większej pompy, chociaż może niektórym by się to przydało, jeżeli chodzi o pompę taką marketingową, żeby dotrzeć do większego grona odbiorców. Sądzę, że gry niezależne już od dawna panują na równo z niezależnymi, z dużymi produkcjami, ponieważ mają czasami nawet, chyba zgodzicie się ze mną panowie, że mają czasami trochę więcej do zaproponowania i też to, czego szukamy, to jest zawsze taka jakaś powiedzmy alternatywa na to.
Ja ze swojej strony, w swoim imieniu i też Pawła, bardzo wam serdecznie, Bartku i Michale, dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami i podzieliliście się swoją wiedzą, swoimi, powiedzmy, przemyśleniami na temat gier niezależnych i też muzyki do nich. I mam nadzieję, że niebawem się znowu spotkamy na łamach podcastu Słuchaj Gier. Tak więc, Bartku, jeszcze raz serdecznie dziękuję i tutaj też zachęcam do śledzenia kanału. Jakiego kanału, żebym nie popełnił błędu, jakbyś mógł, Bartku, przypomnieć? Najlepiej to albo strona nindyki.pl, bo na Twitterze ostatnio troszeczkę się nie udzielam, więc zapraszam tam. Tak, to jest wielkim skandalem. Warto również, warto subskrybować również newsletter. Tak jest. Zachęcamy, tak więc, Bartku, jeszcze raz serdecznie dziękujemy ci, że dzisiaj byłeś razem z nami. A ja dziękuję za zaproszenie. No i Michał, ty już drugi raz, tak więc widzę, że chyba już się powoli zadomowiłeś w naszych skromnych progach, tak więc bardzo serdecznie ci też z tego miejsca bardzo też ci dziękuję, że wsparłeś nas przy odcinku o Yakuzie, bo jednak to jest bardzo zacna seria i ja jeszcze nie wiem, kiedy się do niej wezmę, chociaż Paweł mnie cały czas przekonuje, że już powinienem. W tym tygodniu na przykład masz trochę czasu. No coraz szybciej, dlatego że na przykład ona też z Game Passa, z tego co wiem, już tak powoli zaczyna uciekać, więc no to musisz się troszeczkę Trzeba będzie pobrać. Michale, bardzo ci serdecznie dziękuję i też jakby tutaj zachęcam do śledzenia konta Michała na Twitterze. Myślę, że pod opisem też wrzucimy linki, żebyście mogli bez problemu znaleźć chłopaków. Tak więc jeszcze raz serdecznie, Michale, dziękujemy. Ja również dziękuję za zaproszenie i również dziękuję wszystkim, którzy słuchają nas i wytrzymali tyle czasu. Podpisujemy się po tym. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wam, że słuchacie nas na falach Spotify, na Apple Podcast, na RSS i tutaj wiele, wiele można by nieskończoności tutaj wrzucać. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za subskrybowanie. Słuchaliście 41. odcinka podcastu Słuchaj Gier. Jak zawsze z tej strony radośnie kłania się w pas niczym samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego. Cześć. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.